Witam wszystkich na porannej aktualizacji rynku Forex. Mamy 7 dzień grudnia. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. Zaczynamy od kalendarza ekonomicznego. Dzisiaj 14:30 zdeklarowani wstępni bezrobotni. Jutro stopa bezrobocia, zmiana zatrudnienia w sektorach pozarolniczych i przeciętne godzinowe wynagrodzenie. To są dane ze Stanów Zjednoczonych na jutro na 14:30. Dzisiaj zdeklarowani wstępni bezrobotni również o 14:30 i to może mieć wpływ na zmienność na rynkach. Jak zawsze są to ważne dane odnośnie bezrobotnych, ponieważ w przyszłym tygodniu w piątek mamy piątek chyba, 13. 13 jest to przemówienie, zaraz sprawdzimy. 8 grudnia, zmiana zatrudnienia, to nie. I następny tydzień, to jest środa. PPI, decyzja w sprawie stóp procentowych, oświadczenie FONK i konferencja prasowa, także środa będzie takim bardzo, bardzo burzliwym dniem na pewno, ale to w przyszłym tygodniu, a my przechodzimy do naszych godzinowych wykresów na ropie. Zaczniemy od ropy dzisiaj na ropie. Ja mam tutaj osobiście pozycje krótkie ze stop lossem, przepraszam, długie ze stop lossem poniżej 68,745. Możliwe jest jeszcze to zejście tutaj niżej. No i to są moje targety, gdzie ewentualnie będę zagrywał na reakcję, na odbicie, tak? Że na ten moment tak to widzę właśnie na ropie. Spodziewam się, widzimy, że te wolumeny podażowe są bardzo duże, niemniej jednak mamy dywergencję. Teraz tutaj zaczyna pojawiać się popyt, przechodząc na 4 godziny. Tutaj jeszcze utrzymuje się ta podaż, natomiast też widzimy dywergencję na wolumenie, także ja zagrywam tutaj na reakcję. Gdybyśmy schodzili niżej, tu 68,855, no to też będę próbował to wyłapywać. W przypadku dalszych spadków, jeżeli by one się pojawiły, no to już z wyższego interwału będę wyznaczał sobie. Tutaj widzimy, ile płynności jest do zebrania na rynku poniżej tych dołków, także jest duże prawdopodobieństwo, że tu zejdziemy. Niemniej jednak te zagrania na reakcję mogą się tu pojawić. No i pamiętajcie o stop lossach, mamy ewidentnie trend spadkowy, tutaj wyznaczyliśmy sobie strefę, która nam idealnie zadziałała i zeszliśmy dużo, dużo niżej. Natomiast gdybyśmy te poziomy tutaj powybijali, no to wówczas no, trzeba spojrzeć trochę dalej, tak? Tutaj mamy 1 do 1, 8, 8, 6, no i wówczas 59, jak najbardziej 63 są do rozegrania. Może tutaj byśmy zmierzyli cały ten ruch i teraz patrzymy tutaj na 886, tak? Jeżeli ten poziom nam puścił, to następnym poziomem, do którego może cena nam dotrzeć, jest poziom 067 253. Także tutaj jest też płynność do zebrania i warto obserwować te poziomy. Jest to interwał jednodniowy, także no tutaj to podbicie widzimy, jednak ta strefa została wybita na interwale jednodniowym. Może być to tylko retest i zejście dalej w dół. Niemniej jednak tutaj też widzimy dywergencję na wolumenie skumulowanym, także no to odbicie tutaj w tych rejonach jest bardzo, bardzo prawdopodobne. Ja to będę obserwował sobie na jednogodzinówce i tak jak tutaj mówiłem, możliwe podbicie tu w rejony 7525. Gdybyśmy podbili nawet tutaj w te rejony, niższy poziom, może zobaczmy, gdzie jest 382, będziemy mieli, no to tutaj do górnej bandy tego, to jest 7524, tak jak mówiłem, no to tu będę się przyglądał i może będę zagrywał pozycje krótkie na tych poziomach właśnie. Natomiast tutaj to 0,61 też jest dla mnie ważne. Na ropie działa dobrze 0,5. Niemniej jednak ten poziom tutaj, gdybyśmy sobie zmierzyli jeszcze takie tą lokalną korektę, którą mamy,
Zobaczymy. No, mamy idealne potwierdzenie na 382, także górna krawędź tego zielonego kanału jak najbardziej. A może tutaj przesunę to na chwilę i tą linię zrobimy sobie na czerwono. To jest miejsce, gdzie również będę próbował łapać pozycję krótkie, jeżeli to odbicie się tutaj nam pojawi. Dobrze, to mamy omówioną ropę, złoto. Złoto tutaj, no mamy to potężne odbicie od poziomu, który tam sobie wyznaczaliśmy wcześniej. Natomiast teraz jesteśmy w strefie podażowej, utworzyła nam się odwrócona głowa z ramionami i jeżeli wybijemy tą strefę, no to zasięg z tego wybicia z okolicy 2056-2060. I to są moje targety na złocie. No i tego wyjścia górą, jeżeli pokonamy tą strefę, bym się spodziewał i podbicia tu w te rejony. Niemniej jednak też, jeżeli byśmy kontynuowali ten ruch spadkowy i wybili tą strefę, no to spodziewam się zejścia w okolice 2006, ewentualnie tutaj jeszcze niżej mam target, ale to jest 1979. Także no tutaj obserwuję, co się dzieje na złocie. Głowa z ramionami dla mnie będzie aktywowana w momencie wybicia linii ramion i wtedy mamy target. Pierwszy przystanek 2049 i kolejny 2060. Tak, jeszcze gaz ziemny. Gaz ziemny no, realizuje ten scenariusz spadkowy, o którym sobie mówiliśmy. Widzimy, że tu zmierzamy po kolejne targety. Dla mnie takim teraz najbardziej interesującym miejscem no, załadowanie się w pozycję długie zagranie na odbicie z 2359, 2307. Niemniej jednak po drodze tu widzimy 2492, będzie takim poziomem, gdzie jest płynność do zebrania i 2428, że ja akumuluję sobie pod ewentualne dalsze wzrosty na gazie ziemnym, bo tego też się spodziewam, też odbicia tutaj jeszcze jest ta podaż występuje. Niemniej jednak warto zwrócić uwagę na te poziomy, są dość ciekawe i atrakcyjne cenowo. Ale to już bardziej pod zagranie długoterminowe. To nie jest zagranie sesyjne, tylko po prostu to jest zagranie długoterminowe i wówczas będę wyznaczał sobie targety, gdzie będę to realizował. Niemniej jednak na ten moment akumuluję na poziomach, tak jak mówiłem. Są to mniejsze pozycje, po to, żeby nie obciążać się za bardzo, ale tutaj akumuluję cały czas. Przechodzimy do indeksu dolara. Tutaj na indeksie dolara może przejdźmy na 4 godziny, na jeden dzień. No, tak zazwyczaj sobie robimy tutaj te analizy jednodniowe. I widzimy zgodnie z tym, co sobie wyznaczaliśmy wcześniej, tak? Kanał spadkowy, z którego wybiliśmy, jest testowany. Jeżeli do niego powrócimy, uważam, że 105.887 jest jak najbardziej realne. Niemniej jednak ta strefa 104.327, 104.622 jest bardzo ważną strefą oporu. Jedno, co jest ważne na jednodniówce, że powróciliśmy nad średnią 20, tak? Mamy opór wynikający z 200, natomiast 20 nas jest już wsparciem dla ceny. I teraz, no tutaj możemy się pokonsolidować chwilę. Niemniej jednak, jeżeli pojawi się impuls, wybijemy 200, no to tutaj będę patrzył te rejony 105.615 na indeksie dolara. Na Nasdaqa też wczoraj sobie omawialiśmy. No ja dalej czekam na te poziomy 15.518, 15.480. Tutaj w tych rejonach na ten moment będę próbował zajmować jakieś pozycje na zagranie, na reakcję. US30, czyli Dow Jones. Dojście tutaj do poziomu 36.637. Ja będę tutaj próbował zagrywać pozycje krótkie. Może pojawić się nadbicie tutaj, żeby ściągnąć tą płynność. Natomiast gdybyśmy tu dostali ten poziom 37.600, również będę próbował zagrywać te pozycje. I tak to widzę na Dow Jonesie.
Przepraszam, wyciszyłem tutaj trochę. Euro-dolar. Dotarliśmy do strefy, w której spodziewałem się odbicia na euro-dolarze. To jest mój target, z którego będę próbował zagrywać ewentualne pozycje krótkie. Jeżeli zdążę się tu podłączyć, no to super. Jeżeli nie, no trudno. Natomiast no widzimy, strefa zadziałała, mamy odbicie. Niemniej jednak ten wolumen podażowy jest ogromny, także ja uważam, że jest to tylko podbicie i będę na tych poziomach próbował podłączyć się pod ewentualne pozycje krótkie z zasięgiem tutaj właśnie do dolnej części tego boksa 1,07505, 1,07454. A gdyby ten poziom nam nie wytrzymał, no to już mamy tu wyznaczony w okolicach 1,06990 kolejne poziomy na euro-dolarze, funt do dolara podobnie. Też spodziewaliśmy się tutaj, ja zagrywam pozycje długie, tu akurat mam pozycje długie w tym boksie, wyjście górą, no to są te trzy targety lokalnie tutaj jak najbardziej do osiągnięcia. Tutaj widzimy trochę inną sytuację, te wolumeny podażowe nam maleją, tak? Także ja dopiero jeżeli będę wchodził w pozycje krótkie, to raczej na tych górnych krawędziach, tak żeby jak najwięcej z tego ruchu wycisnąć. Kolejny walor, który mamy, to jest to, co miałem przygotowane. Euro do jena, no też spadamy i tutaj strefa 156,545. Frank szwajcarski do jena też, te strefy poniżej. Tutaj nie zagrywałem żadnej pozycji, czekam na tą strefę 166,5. 2,7. Frank szwajcarski do jena. Frank szwajcarski do jena. Tutaj mamy odbicie od wyznaczonej strefie. Niemniej jednak ja tutaj nie zajmowałem żadnych pozycji. Spodziewam się dalszego zejścia jeszcze niżej. Dolar do złotówki. Kolejny test strefy. No nie dotarliśmy do niej zupełnie, nie dotknęliśmy, także ja tutaj nie odpaliłem pozycji krótkiej. Niemniej jednak ja oczekuję zejścia tutaj w te rejony niższe na dolarze i tutaj będę próbował się podłączyć pod ruch wzrostowy. To wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Tutaj na jenie, dolar do jena widzimy. Docieramy do strefy wsparcia, niemniej jednak ta podaż cały czas narasta, więc ja odpuszczam ten poziom, nie będę tutaj zajmował pozycji, obserwuję niższe poziomy, ponieważ prawdopodobnie tutaj dojdziemy. Jeżeli wybijemy tą strefę, będę zagrywał pozycję krótką. To wszystko, co dla Was przygotowałem. Życzę miłego dnia i do usłyszenia.